Gaz System rozpoczął układanie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. Polska chce, by inwestycja została zakończona w przyszłym roku. Spółka Gaz System wykonuje kolejny krok w budowie Baltic Pipe, poinformował dziś wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Układanie podmorskiej części gazociągu łączącego polskie wybrzeże ze złożami na Morzu Północnym w Norwegii to kluczowy element polskiej drogi do niezależności energetycznej. A ta coraz bliżej, bo cały projekt ma być skończony w przyszłym roku. Do końca tego roku w planach jest ułożenie 275 km gazociągu na dnie Bałtyku. Gazociąg ma połączyć wybrzeża Polski i Danii. Według założeń Baltic Pipe ma osiągnąć pełną przesyłowość 1 października 2022 roku. Wypełni lukę, jaka powstanie w polskim systemie energetycznym po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem.